Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, dzisiejszy krótki komunikat meteorologiczny jest ściśle związany z treścią odcinka, tylko pamiętajcie Państwo, to magiczne zaklęcie, to wyznanie prawdy klimatycznej, prawdy wiary, że jak jest pogoda, że pogoda to nie klimat, no chyba, że pogoda jest ciepła, jest gorąco, to wtedy to jest klimat, a jak jest zimno, no to są te anomalia klimatyczne i wtedy pogoda to nie klimat. Ostatnie dni, jak zapowiadają chmurki i wicherki, ostatnie dni listopada w takim wydaniu, że można wyjść z leżaczkiem przed chałupę, a później to już się, proszę Państwa, przeniesiemy na fotel przed kominek i również będziemy naprawiać świat na wszystkie możliwe sposoby. W tej formule, bo ja się ciągle trzymam uparcie tej formuły, jako formuły skutecznej. Protest, analiza, wywieranie nacisku na to, co się wokół nas dzieje, wyrażony w jak najszerszym gronie. To jest właściwie jedyne narzędzie, jakie nam, skuteczne narzędzie, które nam pozostało do tego, aby wymuszać na politykach i różnych innych ideologach odpowiednie zachowanie, albo przynajmniej powstrzymanie niektórych zachowań. Proszę Państwa, określenie Polska Greta Thunberg, myślałem, że znów pani listonoszka, ale nie, stres odwołany. Polska Greta Thunberg w przypadku pani Dominiki Lasoty to jest takie pierwsze skojarzenie, ale nie jest to skojarzenie przypadkowe, bo ta pani ściśle z panią Gretą współpracuje. I to jest doskonały wstęp do pełnej analizy tego, co można nazwać, proszę Państwa, i tu uwaga, bo niektórym z Was się to spodoba, chociaż ja generalnie unikam tych określeń jak ognia, bo świat jest nieco bardziej skomplikowany niż jedno słówko globalizm, ale pani Dominika Lasota, zresztą podobnie jak pani Greta Thunberg, to są produkty globalne. Natomiast tym, którzy tak jak ja nie za bardzo lubią to słowo, które zostaje nadmiernie eksploatowane, to polecam inne, stare słowo oddające istotę rzeczy, mianowicie międzynarodówka. Proszę Państwa, ja nie chcę tutaj nikogo obrażać, nie chcę tutaj uprawiać jakiejś mowy nienawiści i odhumanizowywać, natomiast i odbierać jakichś cech ludzkich tym wszystkim aktywistkom, ale proszę Państwa, mówię o bardzo wyraźnym procesie, czy też procedurze przerabiania tych młodych najczęściej osób na takie cyborgi, które mają do wykonania konkretne zadania. I aby te zadania zostały w odpowiedni sposób wykonane, to one muszą być w odpowiedni sposób przygotowane. Ale zanim o tym jeszcze powiem, proszę Państwa, to jeszcze taka riposta wyprzedzająca, bo z całą pewnością spotkam się z takim zarzutem, przynajmniej do tego momentu pewnie bym się spotkał, a po co w ogóle nagłaśniać takie osoby, po co o tym mówić, po co robić zasięgi. No proszę Państwa, ja wiem, że to jest dyżurna riposta w internecie, ale w tym przypadku całkowicie chybiona, ponieważ te osoby od początku do końca mają odpowiednią ścieżkę nagłośnienia, lansowania i mają to dostarczone z pakietem, w pakiecie w związku z wykonywaniem swoich aktywistycznych obowiązków. Proszę Państwa, takie osoby nigdy nie są osobami przypadkowymi. To są osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia, przeszły odpowiednią ścieżkę. Tak było w przypadku Grety Thunberg, która zdaje się nawet jeden z jej rodziców jest aktorem, czyli ma takie przygotowanie również od tej strony, how dare you. Pani Dominika Lasota, oprócz tego, że oficjalnie współpracuje z panią Thunberg w ramach tak zwanego młodzieżowego strajku klimatycznego, no to jest niemalże kopią swojej słynniejszej szwedzkiej koleżanki, mianowicie też rzuciła szkołę, tylko że ta już przynajmniej na etapie studiów, do niczego jej szkoła niepotrzebna. Czyli mamy do czynienia na starcie z osobami, które są całkowicie zależne, proszę Państwa, od tego, co robią. Nie istnieją praktycznie poza tym, co robią. No, jeśli pani Thunberg nagle by zrezygnowała ze swojej aktywności klimatycznej,
No i nie zdecydowała się napisać jakiejś sensacyjnej książki, zdradzając tajniki kuchni i całej tej ideologicznej propagandy, no to prawdopodobnie zostałaby bezdomną, bez pracy, bez zawodu, to na pewno, bez jakichkolwiek środków do życia, gdyby nagle chciała zaprzeczyć całej dotychczasowej działalności, no zostałaby biedakiem, biedaczką, żeby się trzymać tej nowomowy współczesnej. To jest warunek podstawowy. Te osoby są całkowicie zależne od swoich mocodawców, od swoich sponsorów. To jest rzecz podstawowa. Proszę Państwa, kolejny bardzo ważny punkt w całym tym szkoleniu, kształtowaniu aktywistek, to jest wyrabianie w nich poczucie niesamowitej bezczelności i bezkarności. To nie jest, proszę Państwa, przypadek, że większość, bo to się oczywiście łączy ze sobą, te ruchy feministyczne z tak zwanymi ruchami klimatycznymi, no że większość tych aktywistek albo biega z gołymi cyckami, w niektórych przypadkach ciężko, jest to trochę na wyrost to określenie, albo biega z gołymi cyckami, albo oblewa puszką farby jakieś dzieła czy inne budynki, albo drze się jak ta, co się tam darła z Ukrainy czy z Białorusi, już nie pamiętam która, też z takim dekoltem do pępka. To jest element, nieodzowny element w szkoleniu tych aktywistek, no, albo w najłagodniejszej formie taka aktywistka, proszę Państwa, nie ma żadnego oporu przed tym, aby podejść do najbardziej możnych tego świata, czyli prezydentów, komisarzy, Bóg wie kogo tam jeszcze, no i wyrecytować, wystukać te wszystkie swoje formułki, te wszystkie swoje zaklęcia parareligijne związane z ochroną klimatu. Te osoby, proszę Państwa, zawsze i wszędzie dysponują niesamowitą bezczelnością, niesamowitą arogancją i poczuciem bezkarności, i to się też nie bierze znikąd, to się bierze z pleców, a te plecy są, proszę Państwa, potężne i tutaj można już rzeczywiście wymienić kilka nazwisk światowej sławy. Państwo wiecie, o jakie nazwiska chodzi. Także nie będziemy się tutaj wzajemnie zanudzać. Czyli, proszę Państwa, ubezwłasnowolnienie praktycznie, punkt pierwszy programu. Osoba związana z tymi wszystkimi ruchami jest całkowicie podporządkowana i całkowicie zależna od swoich mecenasów, od swoich mecenasów. Punkt drugi to jest, proszę Państwa, bezczelność i poczucie bezkarności. Mogą łamać prawo i nazywać to szlachetnością. Mogą przekraczać wszelkie granice, szczególnie granice obyczajowe, normy kulturowe, i tak im będzie to, i tak zostaną z tego rozgrzeszone, bo znów mają odpowiednie plecy, mają odpowiednie zaplecze. I to się, proszę Państwa, ściśle wiąże z punktem trzecim, czyli prowadzenie tych osób po sznurku. Proszę Państwa, jeśli ktokolwiek wierzy, że taka przypadkowa licealistka natchniona no wszelkimi szlachetnymi ideami, bo to przecież zawsze się odwołują te osoby do największej, najbardziej szlachetnych idei, jak ratowanie ziemi, życia, praw mniejszości i tak dalej, że taka przypadkowa licealistka, ona może sobie zrobić taką karierę, jak zrobiła Thunberg, czy jak zrobiła Polska Thunberg, Dominika Lasota, no to jest wyjątkowo naiwne. Owszem, to może wyglądać tak, że jakiś mecenas, jakiś sponsor wypatrzy naturalny talent i dopiero go obrobi, w odpowiedni sposób przygotowuje według tych dwóch punktów, które podałem wcześniej, ale to nigdy, proszę Państwa, nie dzieje się tak, że mamy do czynienia z osobą przypadkową. A ponieważ nie dzieje się tak, że mamy do czynienia z osobą przypadkową, to ta osoba doskonale wie, kiedy i w jakim miejscu ma się pojawić, aby się spotkać z Andrzejem Dudą czy panią von der Leyen, a już takie dwie atrakcyjne fotki, selfie pani Dominika Lasota sobie załatwiła. Te osoby natychmiast mogą liczyć na to, że artykuły, wzmianki prasowe, materiały reporterskie pojawią się nie tylko w telewizjach polskich, ale pojawią się w telewizjach i dziennikach, portalach na całym świecie. I tak się, proszę Państwa, dzieje w przypadku, no już nie mówię o Grecie Thunberg, ale tak się dzieje w przypadku pani Dominiki Lasoty, czyli taka osoba z jednej strony całkowicie uzależniona od swoich sponsorów, z drugiej strony ci sponsorzy w punkcie trzecim produkcji
od kalki aktywistów zapewniają tym swoim aktywistom łatwy chleb. One nie muszą zabiegać o lajki, o popularność na swoich blogach, na swoich Instagramach. Zresztą, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że zwróćcie uwagę chociażby na konto takiej pani Dominiki na portalu Twitter czy Instagramie. Tam nie ma jakichś wysokich wartości. Bo to są rzeczy, które do młodych ludzi na szczęście docierają nie w takim stopniu, jakby chcieli mocodawcy i sponsorzy. Nie chcę skłamać, ale zdaje się, że na portalu Twitter tam są jakieś wartości kilkutysięczne. No to byle chłop z Biskupina ma trzy razy więcej obserwujących. To są jakby dwa różne światy, dwa różne porządki. To nie są osoby, które tak jak inni w internecie, jacyś blogerzy, nawet te influencerki, szafiarki, niektóre to robiły karierę od przysłowiego pucy buta do milionera. Natomiast w tym przypadku, proszę Państwa, nie ma mowy o czymś, co by było spontaniczne, co by nie było zaplanowane i co by wynikało z tego, że ktoś sobie na taką pozycję eksperta klimatycznego zapracował, czy jakiejś innej aktywistki, co się zawsze ze sobą łączy z gatunku feminizm i tam, nie wiem, parytet z uwagi, Bóg wie, co tam jeszcze. Tutaj, proszę Państwa, nie ma żadnego przypadku. Tutaj jest odwrotnie. Te aktywistki nie zdobywają popularności swoją pracą w różnych miejscach. No, najczęściej jest to po prostu internet. Na tych wszystkich kontach społecznościowych nie. One są w odpowiedni sposób przygotowywane, no można wręcz powiedzieć preparowane i dopiero wrzuca się je w obieg medialny i w taki sposób nakręca się popularność, nakręca się co? Rozpoznawalność tych osób. Dlatego ten argument, proszę Państwa, o którym mówiłem na początku, że nie warto o tym mówić, bo to się robi tylko zasięgi i nagłośnienie, no jest kompletnie bzdurny. Warto właśnie, proszę Państwa, o tym mówić po to, żeby demaskować te wszystkie mechanizmy i po to, żeby pokazywać, jak to funkcjonuje. Także ani cała rozmowa z Andrzejem Dudą, czy fotka strzelona z panią von der Leyen nie jest kwestią przypadku, tylko to jest prowadzenie tych osób po sznurku. One doskonale wiedzą, jaki jest czas i miejsce, w którym należy nakręcić odpowiednią scenę, która następnie błyskawicznie jest promowana, błyskawicznie jest rozprowadzana przez międzynarodówkę medialną i pokazuje się to, co ma się pokazać, czyli coś, co można by było wrzucić do punktu czwartego, chociaż pierwotnie nie zamierzałem tego robić, mianowicie to zestawienie młodej idealistki. Tak one są prezentowane, chociaż generalnie to są albo osoby bardzo cyniczne, no po tak zwanym braniu mózgu. Często są ofiarami, ja myślę, w przypadku tej nieszczęsnej Grety. Można mówić, że ona jest ofiarą, nie tylko ofiarą sponsorów i mecenasów, a Thunberg, o, Jezu, bym się udusił, ale i własnych rodziców, którzy postanowili sobie zapewnić, no co sobie zapewnić, no wiadomo, co sobie zapewnić. To ten punkt czwarty, proszę Państwa, no to jest właśnie to zestawienie młodej, czy młodego idealisty, aktywistki z tym obrzydliwym, ohydnym politykiem, który nam zatruwa ziemię. No w takim zestawieniu, proszę Państwa, w zderzeniu bezpośrednim, w konfrontacji, w rozmowie, no nie ma mowy o tym, żeby polityk był na wygranej pozycji. Tu naprawdę nie chodzi o to, żebym ja tutaj bronił Andrzeja Duda, już tym bardziej von der Leyen, która zresztą tam nie występowała w roli ofiary, tylko w roli polityka wspierającego te wszystkie młode aktywistki. Czyli to zderzenie, proszę Państwa, dobrego, młodego, fajnego, miłego, sympatycznego, zaangażowanego młodego człowieka z obrzydliwym, odrażającym, odpychającym, trucicielem świata i ziemi, politykiem, no jest na starcie pojedynkiem ustawionym i wiadomo, kto w tym pojedynku ma większe szanse. Proszę Państwa,
Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Takie osoby trzeba w cudzysłowie lansować, trzeba im w cudzysłowie robić zasięgi po to, żeby je pokazywać palcem i demaskować, kim one są i co mają do zrobienia. A ja nie mówiłem Państwu, co one mają do zrobienia, bo to jest, proszę Państwa, oczywiste. One mają do zrobienia to, żeby paliwo było po 10 zł, gaz o 300% więcej zamiast węgla jakieś wiatraczki, które się obrócą raz na rok albo i w ogóle, czyli mają za zadanie, proszę Państwa, wydrenować nasze kieszenie i wyprać nam ideologicznie mózgi, ale Państwo to wszystko wiecie w ramach faktów i sami wyciągniecie z tego wnioski, dlatego też ten wątek akurat w tym odcinku całkowicie pominąłem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.